Zobaczcie, co Bartkowi wypadło. Tylko wyczyścić. Siemanko wszystkim, na kanale Grad Plus. Dzisiaj kopiemy tutaj na polu. Mamy pozwolenie od rolnika. No widać, że jest trochę posiane. No ale powiedział, że jemu to nie przeszkadza, możemy kopać, tylko żebyśmy dołki za sobą zakopywali. Jest tutaj kościół stary, jak widać, w tym miejscu. No proszę, taki... No i może akurat jakieś fanciki dzisiaj wypadną, także zapraszam do oglądania. A, jeszcze chciałem wspomnieć, że jestem z Bartkiem i z Maćkiem dzisiaj. Lecimy. Pierwszy sygnał. I taki kawałek złomu. Z oczkami. Dobrze biło. No ale wyszło co wyszło. Kolejny sygnał. Mamy łyżkę. Nie trzeba się dopatrywać, już wiadomo, że jest aluminium. Jest nawet napis. O proszę. Może z tego kościoła tutaj. Teraz mamy coś takiego. W końcu jakaś inna rzecz, bo te pole jest tak zaśmiecone mocno. Jest pełno sygnałów. Jakieś blaszki, puszki wychodzą, polmosy. Nawet tego nie pokazuję wam, żeby was nie zanudzić. No ale tym razem coś takiego. Od czego to mogło być? Tu jeszcze wyczyszczę. Nie wiem, to jakaś nakrętka była też, czy co? Nie wiem. No ale przynajmniej coś innego od tych śmieci. Bartek wiem, że jakąś monetę wykopał. Chyba fenola. No i lecimy dalej. Następny sygnał. Czyżby to był guzik? Może i guzior taki opłacki bardzo. Myślałem, że to monetka na początku. Ale teraz po wyczyszczeniu widać, że to taki bardziej guzik. No i super, lecimy dalej. Sygnałów pełno na tym polu. Chodzimy, chodzimy, dużo puszek, dużo aluminium. No ale pośród tego może coś być ciekawego widać. O, Bartek coś tam już ma. Kościół też fajnie zachowany. No i zobaczymy, może coś bliżej tego kościoła wypadnie. No i coś takiego mi teraz wypadło. Widać, że miedziane. Mi to przypomina spust, ale to gdzie to taki duży? Na pewno nie. Tu jest złamane chyba, tak. Była dalsza część. Od czego to mogło być? Tu jest puste w środku. Jeśli ktoś wie, niech napisze w komentarzu. O, pełno takich tutaj właśnie odłamków wychodzi. To też jest miedziane, fajne sygnały bije. No ale raczej nic szczególnego. No tu Bartkowi coś takiego wypadło. Maćkowi. No, Maćkowi. Kawałek dalej tutaj. Na polu. Od czego to mogło być? Na pewno nie, miedziane albo z brązu. Wiesz, jak musisz, no ciekawe, fajne. Czyścić, to będzie można przeczytać, co tu jest, bo tu jest cały... Jakiś odłamek. Cały napis. Plomba. Co tam masz jeszcze? Plomba też. A, jeszcze plomba. Kurzeczki. No, są jakieś napisy. Jakby ktoś chciał Zolter chyba. Jakby ktoś chciał podładować bateryjki. No, akumulator nawet wypadł. Tu jest tyle śmieci, że masakra, nie? Ale pośród tych śmieci, jak widać, jakieś fanciki wypadają. Tych monetkę chyba jeszcze miałeś, nie? Ja, no. No a tu jeszcze Bartkowi, o, coś takiego wypadło. Jakby od klucza, nie? W sumie ten klucz taki malutki, ale... Do skrzyneczki. Do skrzynki, gdzie jest no. Złoto. Może skrzynka też jest dalej. No, z miedziuchy. I monetka. Jeden fenol. Bez fenola nie wracamy, jak to mówił. No, elegancko. Pogoda dziś nie za ciekawa. Trochę zawiewa. Już deszcz trochę zaczyna też kropić. Mam nadzieję, że nie rozpada mocniej. No ale póki co to pośmigamy. No i proszę bardzo. Po całym kościołem taka łyżka wypadła ze zdobieniami. Ale elegancka. Ciekawe, czy to sreberko, czy nie. Tu raczej nie widać, jakby to było srebro, ale z tej strony... No w takim stanie wyszło. Ciężkie jest. No ciekawe. Może po prostu stal nierdzewna, ale... Fancik nawet fajny. Tak to wygląda. No, jest potencjał na tym polu. Lecimy dalej. O, teraz polmos z napisem olsztynek.
Teraz coś takiego mamy. Myślałem, że taka moneta duża wypada na początku, ale raczej nie. Chyba nic nie ma na tym. I mamy coś takiego teraz. Podobno do tej rzeczy, właśnie co na początku mi wypadła. Tu ma takie wklęsłości. Już taką blaszkę podobno ostatnio na ten pol wyciągnęliśmy, co na poprzednim odcinku. To była od pikielchałby właśnie, z tego hełmu. A tutaj... O, taka blaszka. No i teraz taki fancik. Czego to mogło być? Jakaś nakrętka? Tak to wygląda. Albo tutaj klucz się wsadzał. No nie wiem, od czego to może być. No i ta zrzucona łyżka. Ameliniowa. O, tutaj Maćkowi coś takiego wypadło. Ciężki jest. Guzik. Z patynką. Nie wiem, coś będzie widać. Może będzie widać na słońcu. O, tu bardziej. Jakieś napisy są, ale już bardzo wytarty. No ale guzik jest. Zmieniamy teraz miejscówę. Jedziemy na obszarnię. Tu jeszcze Bartkowi takie o, klamerka taka fajna wypadła. Z patynką. Taki nietypowy kształt. Zaokrąglona. I taki guzik. To straszak? Nie wiem co to jest. Nie wiem skąd tam się wzięło te zielone. No rzeczywiście. No lecimy tam, bo tu jest tyle śmieciorów, że masakra. No my zmieniliśmy miejscówkę, niestety pod tym kościołem pełno śmieciorów. Nie dało rady kopać, bo każdy sygnał to praktycznie jakaś blaszka, aluminium. No a teraz jesteśmy na starej owczarni. Jak widać, wywalają obornik, to będą ładne zapachy. No ale co? Kopiemy, lecimy co tam, wypadnie. Pierwszy sygnał. I mamy coś takiego. Jakaś część miedziana. I mamy guzik pierwszy. O, tu już są lepsze sygnały na tym polu. Jak byliśmy rok temu w tym miejscu, to wypadło mi sreberko, jedna druga marki. No i zobaczymy co będzie dzisiaj. No, guzik fajny. Szkoda, że nic nie ma na nim. Ale jakaś krągłość w końcu wypadła. Lecimy dalej. Tu był bardzo dobry sygnał. O, i mamy. O, jakaś krągłość. Zaraz zobaczymy co to jest. Fajnie się odpakowuje takie rzeczy. O, myślałem, że moneta. A tu coś takiego. Od czego to mogło być? Takie kółko, tutaj taki zaczep. Może coś o tu przęży końskiej, ale nie jestem pewien. No w końcu mamy jakąś monetkę. Nic nie było, nic nie było i w końcu wypadło. Ale to będzie Polska już, tak. A, to jest 10 groszy z PRL-u. Tylko tak patynko zaszła. To nie jest aluminium na pewno. Stop miedzi musi być. No ale dobre i to, bo długo nie było monetki żadnej dzisiaj. Jest. Lecimy dalej. No i mamy część od harmonijki. Słońce już zachodzi jak widać. Dzień się kończy powoli. Wykopki też już niedługo będziemy kończyć. No ale już pośmigamy tutaj. Niedawno przyjechaliśmy. Zobaczymy co tam jeszcze posypie. O, jaki kawał miedziuchy wypadł. No z 200-300 gram ma. Ciekawe od czego to mogło być. O, tu jest dziura. Na jakąś śrubę pewnie. Taki coś. O, i złotówka współczesna wpadła nawet. 1 zł. 92 rok. No i elegancko. Zet wpadł. Zobaczcie, co Bartkowi wypadło. Tylko wyczyścić i będzie gwizdek. Cały gwizdek normalnie. Z tego co wiadomo, wszystkim właśnie wypadały jakieś części tylko tego gwizdka, kawałki. A tu nawet jest
To nawet, o, haczyk, nie zaczepienie tego. Na pewno ma kulkę w środku. No tylko wyczyścić. Wyczyścić się normalnie, będzie gwizdał. Elegancki. Fancik jeszcze takiego nie było na wypadzie. No, git. Piękny stan, co? No. Musisz tylko wyczyścić i... Normalnie, będzie gwizdał na pewno. Nie tam, nie dziubałem go jeszcze. No. Odjazd! O i mamy łuskę. Już na sam koniec, nie? Praktycznie. Ale jeszcze chwilę pochodzimy. Zobaczcie, jaki odważnik wypadł. Normalnie waży z 5 kg co najmniej. O kurde, takiego jeszcze nie widziałem. No trzeba będzie go zabrać, trochę ciężki. No ale kawał byka jest to. Elegancko. O, na sam koniec zobaczcie sami, co jeszcze wypadło. Taka monetka. Nie wiem, co to jest, a zobaczymy z drugiej strony. O, jeden szyling. No, jeden szyling z 1810 roku. Chyba jeden. Tak, jedynka jest na górze. No i super, na sam koniec dnia jest jeszcze monetka. Elegancko. A, robimy podsumowanie wypadu dzisiejszego. No, zaczniemy od Bartka Fanciorów. Jak widać, o, wypadł gwiździor. Super, niemiecki. Na pewno jest kulka w środku. Wystarczy umyć i będzie pewnie jeszcze gwizdał. Dalej co tu mamy? Tu klamerka taka nietypowa, guzik z orzełkiem, tu jakiś ślepak, monetki, guziki, jeden fenol. No a tutaj Maćka Fanty, jest prusaczek, guzik, gaciak, no i takie jeszcze guziory. Tutaj moje, jakieś też pierdółki, harmoniki, jest złotówka, jeden szyling, 10 groszy z PRL-u. Ten szyling z drugiej strony też nawet spoko wygląda. Guzior, łyżka. Tutaj druga. No i to taki uchwyt, nie wiadomo od czego. A, to może być nawet od tego w sumie. Od sprzęgła, nie? No. Ciekawe, nie? Jakby taka, wiesz. No i to na tyle. Już wróciłem do domu, czekam na parkingu. Niestety nie dało się nagrać tego wcześniej, bo już ciemno. No i co, jak widzieliście, fajnie posypało. Byliśmy na dwóch miejscówkach. Jeśli wam się podobał ten filmik, zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrypcji. I to na tyle, trzymajcie się, cześć!